Witam serdecznie. Ostatnio sporo mówi się o jakości wody w gminie Chrzanów. Chciałem sprawdzić, jak wygląda woda w balinie. Do tego użyjemy elektrolizera. I krótko. Elektroliza to zjawisko zmiany struktury substancji po przyłożeniu napięcia elektrycznego. W zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody zjawisko to wykorzystywane jest do zobrazowania znajdujących się w wodzie substancji. Przy użyciu elektrolizera istnieje możliwość wykazania obecności w wodzie pierwiastków przewodzących prąd elektryczny. Są to substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony. W pewnym uproszczeniu elektroliza pozwala wykazać obecność w wodzie zanieczyszczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że część znajdujących się w wodzie pierwiastków nie jest szkodliwa dla organizmów żywych, a nawet jest dla nich wskazana. Dlatego też elektroliza wody wodociągowej nie może być traktowana jako wyznacznik jej czystości chemicznej. Elektroliza może jedynie wskazać, że w wodzie znajdują się substancje, które z czystą wodą nie mają nic wspólnego. Mamy cztery szklaneczki. W pierwszej szklance mamy wodę bezpośrednio z zalicznika, z wodociągów. Druga szklanka to woda po zastosowaniu trzech filtrów przepływowych. Trzecia szklanka to jest woda mineralna. Nie powiemy nazwy, na literkę C. A czwarta szklanka, woda po przefiltrowaniu przez filtr osmozy. Zaczynamy. Cały pomiar trwa około minuty. Widzimy, jak wdrąca nam się kolor z wody. Później sobie omówimy, co to jest. Filtry przepływowe nic nie dają. No nie wygląda to za ciekawie. Dobra, myślę, że już ok. Sprawdzimy sobie. Dobra, ja opłukam urządzenie. I teraz mineralna i osmoza. No jest zdecydowanie lepiej, ale mineralna nie wygląda zbyt dobrze. I teraz pokrótce. Żółty. Jest to rozpuszczony kwas, fluorek, inne organiczne zanieczyszczenia. Zielony, arsen, rtęć, ołów, miedź, sód. Niebieski, bakterie, wirusy, czynniki rakotwórcze,
chemiczne nawozy, pestycydy. Czerwony kolor to mamy żelazo, rdza, bakterie. Biały, ołów, cynk, rtęć, inne zanieczyszczenia organiczne lub nieorganiczne. Czarny, metale ciężkie. Mineralna ma dużo niebieskiego. Także... No myślę, że już nie będziemy gotować. Wyłączam. I moi drodzy... No dobrze to nie wygląda. W szczególności mineralna z plastikowej butelki. Lekki dramat. Myślałem, że będzie lepiej z filtra osmozy. Ale zobaczmy jeszcze od góry. Także test mamy przeprowadzony. Sami możecie wyciągnąć wnioski, opis, informacje zamieszczę pod filmikiem. Także tyle. Życzę zdrówka i pijcie dużo wody, bo woda to życie, a my się składamy w większej części z wody, także smacznego Wam życzę. Do usłyszenia.